Dzień dobry, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na kanale o malowaniu krok po kroku. Ja nazywam się Adam Razik i zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie malowanie abstrakcyjne, troszeczkę o malarstwie i w ogóle o kolorach. Także w dzisiejszym odcinku obraz, który już widzieliście wcześniej, a chcę go, że tak powiem, zakończyć pracę nad nim i opowiedzieć o paru istotnych rzeczach właśnie dotyczących koloru. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Czym jest malarstwo w ogóle? Tak, czy malowanie obrazów? Gdyby tak wpisać w Wikipedię, czym jest malarstwo, to pewnie termin ten zawierałby w sobie odpowiedź na pytanie, czym jest właśnie malarstwo. W odpowiedzi by znaleźlibyśmy, że jest to jakaś gra kształtów i plam, czy inaczej może plam barwnych i linii. A tak naprawdę to ja to tak widzę i jest jedną ze sztuk plastycznych, to na pewno, i dla mnie to właśnie jest to zestawianie plam barwnych i odwieczny spór się toczy, co jest tym ważniejsze. Czy treść, czy forma, czy kształt właśnie, czy plama. Tak by można było to rozgraniczyć, rozdzielić. No bo jakbyśmy tak spojrzeli na malarstwo w całości, no to na przykład w takich rodzajach obrazów, jak tu widzicie w tle, to na pewno jest ważniejszy kolor plama. A na przykład w malarstwie takim przedstawieniowym, takim realistycznym, najważniejsza jest będzie treść, choć plama, kolor będzie też odgrywał rolę w nim, bo bez koloru, bez tej plamy barwnej nie byłoby malarstwa. Natomiast w pewnych kierunkach sztuki malowania obrazów te tendencje dwie, czy forma, czy treść, się ścierają i bądź jedna, bądź druga wychodzi na plan pierwszy. Dlatego bardzo zachęcam do malowania właśnie takie osoby, które początkują, które chcą taką przygodę swoją z malowaniem właśnie rozpocząć, to, że może właśnie niektórzy twierdzą, że to nie powinno się, że to jest etap może w ogóle dla malarza takiego początkującego, amatora właśnie, który dopiero chce wejść w ten świat malarstwo abstrakcyjne, czy malowanie abstrakcyjne. Ale ja uważam, takie nauczenie się, wyczucie barwy, smakowanie tej barwy, odnajdywanie w niej tego, no bo kolor jest falą świetlną, którą tam widzimy, w zależności od oświetlenia, które nam dominuje, przedmiotu, obiektu, który... I teraz, żeby nabyć takiej umiejętności, żeby ten kolor przedstawić taki zamierzony sposób na obrazie, jak byśmy chcieli, to nie jest takie, że tak powiem, proste. Możemy, już mówiłem o takich ćwiczeniach, które sobie można zrobić, że wybierać sobie jakieś przedmioty czy kolory gdzieś tam z natury, bądź też no w ogóle kolory przedmiotów i próbować kolorami farb namieszać ten kolor, takie jego wrażenie przedstawić tego właśnie, z czego, jakie tam w nim są składowe, jak ten kolor rozpoznać, żeby później go namieszać na palecie. I to właśnie jest takie rozważanie na temat koloru i w tym samo malowanie abstrakcyjne moim zdaniem jest o tyle fascynujące, interesujące, nawet dla początkującego malarki, że uczy takiej umiejętności mieszania kolorów, mieszania barw. No bo same podstawy, jeżeli poznamy tego, że są kolory podstawowe, są kolory pochodne, są te dopełniające, o których mówiłem, później te łamane, złamane, barwy, które rozjaśniają, przyciemniają, wszystkie wszystkie tam niuanse związane z tym mieszaniem, to sama teoria nam nie wystarczy. To wszystko w praktyce musimy jak gdyby tej umiejętności nabyć. I
nie wystarczy nam tylko to, że kupimy sobie jak najbardziej rozbudowany zestaw kolorów, farb. Bo każdy z producentów ma ich tam w zależności od rodzaju tego, tego spoiwa, czyli tej farby, czy to będą farby akrylowe, czy tam olejne, czy tam tempery, czy inne farby, to ma ich w palecie ogromne ilości, a rolą malarza jest właśnie z podstawowych barw, czy z tych wiedzieć, jak dany kolor namieszać, jak zmieszać, bo gdybyśmy się tylko skupili na tym, żeby kupimy sobie bardzo szeroką paletę barw, żółci 5 odcieni, pomarańczowych 5 odcieni, tam ileś, później jakieś ugry, po prostu przez całą tam paletę przechodząc brązy, czerwienie, niebieskości, zieleni, całą masę. Jeszcze mówiłem o takich syntetycznych, dodawanych, syntetycznie produkowanych pigmentach, których nie namieszamy w ogóle na palecie. To już mamy tak paletę poszerzoną, że moglibyśmy, jak gdyby wyciskając 80 różnych farb na palecie, mamy po prostu taki zestaw kolorów, że znowu zapis się urwał i skończyłem na tym, że to nie chodzi o to, żeby mieć jak największą paletę kolorów, mieć jak największy zestaw tych barw właśnie na palecie, bo sobie wyciśniemy z różnych tub różne kolory, tylko mieć tą umiejętność mieszania tych kolorów, że jak rozpoznajemy barwę, którą chcemy, jakąś odmianę na przykład pomarańczowej, no to wiemy, ile tak intuicyjnie, patrząc na taki kolor, który gdzieś widzimy, obserwujemy w naturze i chcemy go przenieść na obraz, na płótno, czy na inne podłoże, no ale na obraz, no to wtedy musimy jak gdyby znać, wiedzieć, już mając doświadczenie. Coś się dzieje, coś w ostatnim razie nie ma szczęścia. Po prostu ciągle jakieś błędy w zapisie. Skończyłem na tym, że musi taki każdy z nas, każdy malujący, być takiej umiejętności, patrząc na jakiś kolor, patrząc w rzeczywistości, w realiach, żeby wiedzieć, jak go namieszać na palecie. I to jest podstawa. I na tym się zasadza cała umiejętność. A później rozważanie tego, czy ważniejsza treść, czy ważniejsza... Chyba dzisiaj nie mogę nagrywać, bo to znowu limit danych został przekroczony i sprawdź kartę SD. Powiedziałem o tym, że jeżeli stawiasz sobie zbyt wysoko poprzeczkę, masz zbyt wygórowane może oczekiwania, że chcesz od razu malować hiperrealistyczne, to może jest na początek to odległe od tego, od umiejętności, które teraz posiadasz. Natomiast dlatego zachęcam na przykład do malarstwa, malowania abstrakcji, że tutaj nabędziesz tej umiejętności mieszania kolorów i sobie bawienie się kolorami. Ale też chcę robić takie odcinki na tym, żeby nie zapomnieć i uczyć się rysunku i podstaw takiego malowania realistycznego. I tutaj jest jedną rzecz, o której chcę powiedzieć, właśnie którą robią, o tej już też pewnie wspominałem i zaraz zrobię ten krótko pomaluję sobie ten obraz abstrakcyjny, o tym, że malujemy osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z malowaniem, rozpoczynają właśnie ten błąd, o którym wspomniałem, o mieszaniu kolorów, że to jest tak istotne, że mieszają i czy w ogóle prawie nie mieszają barw, tylko używają kolorów jako wyznacznika tego, jak w rzeczywistości oceniają te realia, tak? Jak patrzą na pejzaż, no to jak drzewo ma brązowy pień, tak jest przyjęte, że ma brązowy pień i kora jest brązowa i zielone liście, no to tak na palecie znajduje się brąz i zieleń. A to właśnie tak nie jest. To tam jest wiele niuansów. Mówiłem, że w malarstwie, malowaniu jest gra chłodnego z ciepłym, czy gorącego z chłodnym, czy z zimnym. Po prostu tutaj i te temperatury barwy, tego nasycenia, tak jak mówiłem, po pomarańczowym kolorze, to właśnie jest istotne, bo jeżeli tylko zobaczysz pomarańczowy, ale nie zobaczysz, może pomarańczowy jest złym przykładem do tego, żeby mówić o temperaturze, bo to jest jedyny kolor, który jest tylko ciepły, ale na przykład zieleń, która może być i chłodna, i może być ciepła, no to już wtedy możesz, że tak powiem, nie trafić już na początku, bo wyciśniesz sobie taką zieleń, która jest akurat nieodpowiadająca temu, co... I tu się mówi o kolorze lokalnym, o kolorze przedmiotu,
który rozpoznajemy w jakichś warunkach oświetleniowych, a później tę lokalność tego przedmiotu zmieniają warunki oświetleniowe. Czy to będzie, nie wiem, czerwony dzbanek, inaczej będzie wyglądał z 2 metrów przy sztucznym świetle, a inaczej będzie wyglądał ten sam czerwony dzbanek z 10 metrów i przy oświetleniu słonecznym. Także o to chodzi, że po prostu nie tylko wiedza o tym, jaki kolor ma przedmiot, każdy obiekt malowany, ale też wiedza o tym, patrząc na ten obiekt, bo to najlepiej jest, jak twierdzę, i tego powinniście się nauczyć i od tego zaczynać, że jeżeli malujemy realistycznie, to malujemy z natury. Malujemy, żeby odrzucić jakieś pełne zdjęcia. No oczywiście możemy się pobawić, bo wiadomo, że ten, ale to jest jak gdyby podstawa. Chociaż tego rysunku się ucząc, rozpoznając kształty, wiedząc jak bryły są zbudowane, nie wiem, czy sobie owoce ustawić, czy jakieś tam przedmioty i od martwych natur, od jakichś rysowania swoich, nie wiem, czy autoportretów, czy po prostu, żeby wyłapywać, no, po pierwsze nauczyć się umiejętności mieszania kolorów, a drugie to kształty, czyli barwa i kształt. Barwa i kształt, forma i treść. Czyli forma, czyli mieszanie kolorów i nakładanie w odpowiedni sposób na płótnie, a kształt, no to ta treść, czyli jeżeli to jest jabłko, to żeby to wyglądało jak jabłko, a jeżeli to jest, są skrzypce, to żeby było miało kształt skrzypiec. Po prostu chodzi o to, że musisz nabyć taki, jak gdyby na początku malując realistycznie, jak gdyby 2 podstawowych umiejętności, rozpoznawania kształtów i budowania ich proporcji na obrazie, jak i koloru, mieszania, wiedzieć jaka barwa wynika z czegoś. Może to jest zwykły przykład, że ja dzisiaj akurat sobie będę malował abstrakcyjnie, ale to ma być też dla was zachętą do tego, żeby patrząc na obraz abstrakcyjny, czy w ogóle ucząc się abstrakcyjnie, to jak gdyby zostawiamy gdzieś tam na boku tę sferę kształtów. Oczywiście one też będą odgrywały jako kształt plamy, ale kształtu w sensie widzenia realistycznego, bo możemy sobie pozwolić na pewną fantazję i układanie sobie tylko plam i bawienie się w zestawienia barwne i wiedzieć wtedy jak wynika, co z czego wynika, że kolor może być bliżej, dalej na obrazie w zależności od nasycenia, od jasności. I na tym się skupić malując abstrakcję. Natomiast jeżeli malujemy już rzeczy realistyczne, to wtedy skupiamy się na jasności i już jako dodatkowo, czyli najpierw budujemy bryły, kształty, czyli na tym kształcie się skupiamy bardziej. Czyli skupiamy się na tym, żeby najpierw odwzorować te realia, czy to będzie pejzaż, czy to będzie portret, czy to będą kwiaty, czy to musimy wyszukać kształtów tych malowanych obiektów, tych przedmiotów, czy tam czegokolwiek. Tych wszystkich rzeczy, które widzimy i które chcemy przedstawić, żeby to było czytelne jako... Mówiłem wam, ale ja to będę robił też takie odcinki, które będę się skupiał na jakimś tematyce, że na przykład będę malował kwiaty, to będę wam mówił jak to malować i krok po kroku kwiaty i jak od czego zaczynać i od czego się skupić i w czym się skupić. Jak będę konie na przykład malował, to też po prostu każdy inaczej będzie to wyglądało. Ale tu to jest zachęta przy takim malowaniu abstrakcyjnym. Ktoś mi nawet napisał, bo tak sobie zatytułowałem, że to jest pejzaż abstrakcyjny. Czym się różni pejzaż abstrakcyjny od realistycznego? No to tylko, to nawet nie, to jest nawet rzecz tylko w nazewnictwie, no bo ja sobie mogłem to umownie nazwać pejzaż, ale to zupełnie dla kogoś może to być, nie wiem, wodospad albo coś tam, no po prostu, czy jakiś fontanny fragment, czy cokolwiek. Po prostu chodzi o to, że tutaj jest kwestia tylko w dobieraniu barw i uczenie się tych relacji barwnych. Tego, że dobrze wygląda na przykład już niebieski z taką żółcią, to mi tu nie pasuje. Oczywiście będziecie teraz sobie tutaj jak gdyby to słowo też mi się nie podoba, ale często go teraz jest tak, jak używam jak gdyby. Będziecie też w sobie rozpoznawać takie emocje, w sensie to znaczy nawet trudno powiedzieć, że jak może kolor, ale kolor jest emocjonujący po prostu. Inaczej może być takie zestawienie, że wam coś w nim nie pasuje, że jakaś jest takie, coś w nim zgrzyta, że jest aż po prostu nie można na to patrzeć, jak jest barwa przy barwie. Na przykład jakaś ostra żółć z niebieskim tak kontrastują, że po prostu aż tam się chce coś zmienić, żeby jedną ocieplić albo drugą ochłodzić. Po prostu, że to jak takie już będziecie rzeczy wyłapywać, to jest już jest dobra zajawka na to, że już łapiecie, co tu... Bo wtedy
Najgorsze jest to, że robisz coś, wiadomo, abstrakcyjna forma, abstrakcyjne malarstwo, malowanie jest rzeczą bardzo umowną, jest po prostu kwestią tylko przenoszenia jakichś emocji, jakiejś chwili, jakiegoś, wiadomo, że ja takiego obrazu bym na pewno namalował dzisiaj, a zacząłem go tam ileś dni temu i po prostu to jest tak, ale tej chwili się oddaj, bo wiadomo, że później, następnego dnia może być tak, że okaże się, że no nie podoba ci się ten obraz, te zestawienia ci nie leżą. I to też jest bardzo istotne w tym, żeby później wiedzieć, dlaczego ci to nie gra, że to dlaczego ci tutaj nie siedzi, o co tu chodzi. I w tych poszukiwaniach byłoby najbardziej właśnie istotne to, żeby nie tylko tak sobie puścić to, no oczywiście puścić wodze fantazji, puścić to swobodnie, spontanicznie, intuicyjnie, ale po pierwsze mieszać te kolory i kłaść je jakoś tam świadomie, że jeżeli jest tam jakiś kolor, który kładziesz na obrazie, a w sąsiedztwie położysz inny, który tutaj z nim nie jakoś, on może, przepraszam, być zupełnie odmienny, może być zupełnie w innym charakterze, znaczy może być, nie wiem, tak jak przy tym mówiłem o tych zestawieniu żółci z niebieskim. Jest bardzo jakieś agresywne zestawienie, bardzo kontrastowe, bardzo takie, ale jak go wysmakujesz i zobaczysz, że niektóra i poznasz, że niektóre niebieski ładnie wygląda z żółcią, ale musi mieć odpowiednią temperaturę, to właśnie tę ciepłotę i dobrze. I może okazać się, że tobie akurat żółte z niebieskim, kurczę, super, to jest fajne zestawienie i tak się, no, możesz, nie wiem, w domu masz na przykład niebieskie pomieszczenie, kuchnię z żółtymi akcentami, elementami. Po prostu chodzi o to, żeby mieć tą świadomość barwy i mieć taką wrażliwość, że wiedzieć, jak ta barwa zachowuje się w stosunku do innych i później to budować jakoś świadomie na obrazie. Ja teraz tylko parę tych, bo się rozgadałem, jak zwykle mogę to o tym opowiadać. Aha, będę takie pogadanki robił i o barwie, i o technikach, i o podstawach malowania, i o rysunku właśnie. I tak, co, jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, że będę chciał tam jakieś dni w tygodniu skupić się na właśnie takich tych. No a jeżeli będę na przykład jakiś robił cykl, tak jak ostatnio ten portret, chociaż był za długi, uważam, ale będę starał się realizować to inaczej, żebyście jak najwięcej tej treści wynosili z tego i więcej tego przekazu takiego właśnie tego treściwego niż takich moich jakichś tam tych. I oczywiście tam trzeba będzie dodać jakieś do tego nutki humoru i czegoś jeszcze, co tam się znajdzie i spontaniczności, ale chciałbym to tak właśnie zrealizować. Teraz jedno, co mnie w tym obrazie uderza, bo on był bardzo fajny na początku, jak go zacząłem i ten, później poszedłem w jakieś, co w takich abstrakcyjnych obrazach jest dla mnie, moim zdaniem, bardzo tak, tu się za dużo dzieje, tu są za drobne plamy, zbyt podobne i na przykład, o tym już mówiłem, o odległości w stosunku do tego, do, jeżeli chodzi o jasność barwy, która buduje na obrazie odległość. Że na przykład są plamy, i tłumaczyłem wam, że na przykład jeżeli takiej samej jasności plama jest żółtej, to są te wszystkie plamki i ich jest dużo. One przy takim abstrakcyjnym malowaniu i one są, to one jak gdyby ustawiają, jak tak przymrużysz oczy, to jakby tworzy się taka nie płaszczyzna, no, bo to są fragmenty różne wielkości te plamy, ale jednej jak gdyby jasności plamy żółtej, jakby są w jednym miejscu, jakby zawieszone na nitkach były na tej samej odległości. A czerwienie podobne, te na przykład, one, owszem, na przykład jeżeli tu jest jeszcze ruch na przykład takiego, tego karminu tutaj w tę stronę, to on powinien mieć też różną jasność w różnych miejscach, że na przykład jak on by chciał pójść tam gdzieś w głąb obrazu, no to tu powinien być intensywny, a tą linię budujemy coraz tu, rozjaśniamy i tutaj. I to też w abstrakcyjnym malowaniu można takimi wartościami kolorów budować sobie przestrzeń taką abstrakcyjną. I w ten sposób właśnie, jeżeli niebieski jest tutaj taki, w tych plamkach i on mi też jakąś wyznaczy linię na przykład tego, chociaż ona się tam będzie pojawiała, ale będzie w tym samym, ale jak już będzie, widzicie, to są różne rodzaje niebieskości, o, ta cieplejsza, tu jest jakaś chłodniejsza i tak dalej, jeszcze z zieleniami, to tworzy jakąś, tu całkiem ciekawie się ten fragment obrazu rozgrywa, bo tu się buduje jakieś opowiadanie. Natomiast przy ostrych zestawieniach i jeszcze tych samych walorowo, takich, czyli w jasności tych,
tych plam, tych na przykład żółci, pomarańczowy jest też w różnych miejscach i tu w tych fragmentach, dlatego teraz chcę poróżnicować, tym bardziej, że mam paletę świeżą, też podstawowymi kolorami, już to po prostu skończę, ale tak poróżnicowałem, no, tak o czym wam mówiłem, na przykład teraz wezmę pomarańczowy, zrobię sobie, czyli żółty mieszam z czerwienią, oj, tutaj troszeczkę więcej żółtej, czyli taki i go troszeczkę, już za dużo czerwieni i za mało żółtego, to już teraz poszedłem w ogóle, miałem pomarańczowy zrobić, a teraz mam po prostu czerwień taki, ale to dobra, to jak mam czerwień, to zrobię, ale jaśniejsza odmiana, jeszcze dodam troszeczkę bieli, ale to nie za dużo, bo żebym nie poszedł w róż i tę czerwień, o której tutaj mówiłem, która mi tutaj buduje, to tak właśnie zrobię, że tu będę na przykład im wyżej, to trochę będę ją rozjaśniał. O, i tutaj dodam jakiś, oczywiście maluję szpatą, dlatego i tu. A tam na końcu, gdzieś jak będzie już bardzo wysoko, to ją gdzieś sobie tutaj zaakcentuję tylko takimi jasnymi pociągnięciami. I on już tu mi zbuduje, w tym, o, tu jeszcze gdzieś. I tu już ten czerwień jak gdyby mam w różnych jasnościach, w dwóch jasnościach. A teraz jeszcze jak dodam, tu mi czarne jakieś te są... te linie. Bardzo chciałem wzmocnić ten kierunek. No to sobie wezmę teraz ultramarynę. Tu mam ultramarynę, troszeczkę czerni i ją tak przyciemnię. I dodam czerwieni i pójdę w taki fiolet przyciemniony. Kurczę, za mało chyba farb mam, ale ten. Ale zrobię już, o, taki fiolet, kurczę, bardzo ciemny, ale ciepły. Taki z ultramaryna z przewagą karminu. I tu jak już prawie jest czarny, to ja go sobie tutaj, o, on będzie równie mocny w nasyceniu, dlatego będzie jak gdyby na tej samej bliskości. I tu w kształcie trochę zmienię, bo on za cienkie tutaj te linie, chciałem tutaj coś, żeby to było szerzej. Tu dodam jeszcze tej niebieskiej i po prostu teraz coś tu aż się prosi, żeby tu coś bliżej było, coś większego. Ja tak to teraz intuicyjnie wszystko robię, ale o, i tutaj może ta plama powinna być tutaj i ją wzmocnię tym. Po prostu teraz przy takim malowaniu abstrakcyjnym też mogę myśleć o jakiejś przestrzenności barwy, o tym, że ona w zależności od nasycenia koloru i od jasności będzie bliżej na obrazie bądź dalej. I tak sobie budować, w ten sposób sobie budować te relacje właśnie przy takim malowaniu abstrakcyjnym. Sobie tak myśleć właśnie o tym, oczywiście oddać się temu tej intuicji, oddać się temu przypływowi takiej jakiejś fantazji, ale po prostu, żeby... O, teraz rozjaśnię i tutaj mam no, trochę za mało farb, nie będzie wiele malowania, ale chciałem wam powiedzieć dzisiaj o tym działaniu barwy właśnie, o tym, że barwa może właśnie mieć i o tej ciągłej w malarstwie walce, jak gdyby, czy boju o ważności formy nad treścią. I teraz ja właściwie nie bawię się w zabiegi treści, czyli treść wypełniam formą, czyli nadaję je kształt tym moim kształtom. Tu nie buduję jakiejś realistycznej wizji jakiegoś pejzażu, czy czegokolwiek innego, jakby to tam nazywać, ale oddaje się tej formalnej zabawie kolorem, który też właśnie w różnych miejscach na obrazie będzie miał różne znaczenie w zależności od nasycenia i jasności. I o tym chciałem powiedzieć dzisiaj, i to miało być takim przesłaniem mojego malowania dzisiaj. O, tutaj troszeczkę takich właśnie, tutaj miałem takie fiolety, to sobie tu gdzieś je wzmocnię. Starałem się i chciałem to dzisiaj zrobić. Jeszcze to jeszcze docisnę sobie odrobinę żółtej i zrobić to przy okazji, powiedzieć, jak mówię o tym, poszła, te pomarańczowe plamy i ten. Tym żółci też mogę jakoś zróżnicować, o troszeczkę rozbielę i te żółte plamy, bardziej nasycone, mniej nasycone, jak już mam żółć czystą, to tylko do bieli dodałem i sobie jeszcze kopnąłem na... I mówiłem, żeby tej żółci, tutaj, to jest ta żółć, pamiętacie, to jest tego koła barw Adama Rezika, ta żółć, tu jest ta czerwień i tu niebieski trochę zasmarowałem, ale tu w niektórych jeszcze miejscach jest. I tej żółci po prostu też nadać różną ciepłotę i ona mi od razu, o, już jest cieplejsza, w nasyceniu troszeczkę inaczej, o, i tutaj, i na tych plamkach tej żółtej będę, a tutaj w ogóle zrobię jeszcze takie... No troszeczkę jeszcze czerwieni i taką żółć, no już teraz wchodzę w pomarańczowy, miałem ten pomarańcz zrobić,
Ale to jeszcze dopracuję lepiej właśnie ten pomarańczowy, który miałem. I po prostu, czy takie, no, prawie o, on jest taki pomarańczowo-żółty. I tutaj gdzieś sobie, gdzieś bliżej, to sobie tutaj pododaję te kierunki dodatkowo. O, i tutaj będę teraz jeszcze czerwieni dodam i zrobię taki pomarańczowy, którym będę chciał, że tak powiem, jeszcze go troszeczkę rozbielę, żeby zróżnicować te moje pomarańczowe plamy, które mi tutaj bardzo przeszkadzają, w sensie one powinny być wydatne, bo ja chciałem, żeby tego pomarańczowego tu było dużo. O, tutaj może jeszcze jaśniej powinien być tutaj na górze, jak już tak, że pójdę w tę stronę, jak mówiłem, żeby to oddalić tam ku górze, jakby stworzyć wrażenie przestrzenności tą barwą, ją rozjaśniając. To na przykład tutaj sobie o takim zupełnie jaśniutkim pomarańczowym. Gdzieś tam mogę zostawić w te. To też dobrze wygląda, kiedy się... O, i tutaj. Mówiłem, że za dużo mi mam tych plam, za dużo mam plam małych, które mi tak taką robią taką mozaikę. A tu powinny gdzieś zagrać jakieś zdecydowane plamy pociągnięcia takie, które mi zdecydowanie ustalą kompozycję i ramy tego. O, a tu będzie ciemniejszy ten pomarańczowy, to także już prawie taki z dużą domieszką czerwieni i on będzie tu bliżej siedział w tym. O, już taki będzie, tu nawet jeszcze gdzieś go widać. I właśnie o to chodzi w takim malowaniu abstrakcyjnym, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę, że to buduje... gdzieś tutaj w kształcie może coś by, gdzie by tutaj, może gdzieś tutaj uderzyć takim pomarańczowym, może gdzieś tutaj kształt zmienić kierunek delikatnie, żeby to, po prostu spróbujcie się tym bawić i sobie kierunki, jak coś wam nie pasuje właśnie kolorystycznie, to sobie zmieniajcie sobie sposób kładzenia tym. To też ma istotny wpływ, szczególnie przy malowaniu szpachlą, to jest bardzo istotne, kiedy sobie malujemy szpachlą i nakładamy kolory w jakim kierunku, no bo to też wyznacza nam... No i takie malowanie dzisiaj to... Chciałem tutaj coś więcej, ale chciałem wam głównie powiedzieć o tym takim przestrzennym działaniu barw, że to w malowaniu abstrakcyjnym również jest istotne, że to jest... powinniśmy zawsze o tym myśleć, pamiętać, że... O, tutaj może gdzieś... Jeszcze te niebieskości miałem zrobić, może dobra, jeszcze te niebieskości zrobię, żeby już tak nie być... No i tu już całkiem się tutaj coś dzieje z tymi pomarańczowymi, tu już się rozjaśnia. Jak jeszcze miałem ten jasny, a tu jeszcze mam troszeczkę bieli, to może dodam do tego i jeszcze gdzieś tam w paru miejscach rozbielę to. O, szpachelka mi się gnie. Za mocno byłem w tym nacisku. Dobra, już nie będę teraz jej naprawiał tutaj. I gdzieś tutaj może jeszcze poróżnicuję te oranże, te pomarańczowe. No dobra, i jeszcze wezmę z tym niebieskim zrobię. No i tutaj już tak mi się. Gdzieś tu czegoś brakuje, może gdzieś tutaj gdzieś wjedzie, o, mi się tutaj pojawi, gdzieś w jakimś kierunku, tutaj gdzieś drobiazgami, ale o, okej. Okay. I jeszcze wezmę tą ultramarynę i na koniec i może trochę bieli i zrobię z tą niebieską, żeby. Tu gdzieś mi brakuje takich przeten i może z tej strony. Teresa mi napisała, że może odwrócić ten obraz do góry nogami o 180 stopni i może tak go skończyć. Zastanawiałem się nad tym, nawet go obróciłem sobie do tego, ale mówię, kurczę, jak już... Musiałbym zmienić kompozycję i ta kompozycja musiałaby się zupełnie inaczej potoczyć i musiałbym za dużo pozmieniać, żeby mi to odpowiadało, że tak powiem, tak kompozycyjnie. Dlatego już wolałem to skończyć w ten sposób, że kończyć w tym układzie, jak gdyby w tym takim, jak rozpocząłem, żeby tu już nie zmieniać orientacji, że to teraz odwrócić o 180 stopni, malować to tak z odwrócenia. O, i teraz namieszałem sobie ultramaryny tylko z tym, z bielą. Zrobiłem sobie, bo chciałem ją też, tą niebieską, tu jeszcze ją oddalić na tych gdzieś fragmentach. I gdzieś, żeby tam weszły takie jaśniejsze... O, tu gdzieś może prześwitywać, żeby tam gdzieś się pojawiła ta... Gdzie tutaj się pojawia ten niebieski, żeby on mi też tak przestrzennie gdzieś ten kontekst się tutaj... Może gdzieś tutaj się pojawi, może gdzieś tutaj, że po prostu z niektórymi tutaj kolorami mógłby niezbyt, troszeczkę przyciemnie może gdzieś,
wiadomo, pamiętajcie też o takich rzeczach, że żeby nie kłaść zbyt dużo plam w jednym odcieniu na takich, w różnych częściach obrazu, bo to powoduje to, o czym mówiłem na początku, że się jak gdybym ustala w jednej odległości od odbiorcy. No i tutaj sobie jeszcze przyciemnię i przy okazji sobie to na tym skończę. Troszeczkę przyciemniłem. Tu może między tymi się pojawi jakiś ten niebieski. Tutaj będzie zbyt... O, i tu może z tą nieszczęsną żółtą też jeszcze nie jest to wyczute, ale jeszcze jedno tam zrobię posiedzenie. Przy okazji powiem o jeszcze innych rzeczach związanych z kolorem. A dzisiaj to tak chciałem tylko na rozluźnienie, na koniec, żeby coś tutaj położyć jakiś... Tu mi jeszcze ten... Tu zbyt, chyba to jest zbyt... Aha, może tu jeszcze gdzieś się pojawi ten niebieski. To może będzie dobrze, bo tu chciałem to złamać też, te niebieskości gdzieś. No nie wiem, to jest wszystko rzecz umowna, ale już tutaj się coś ciekawego dzieje. Powinienem to jeszcze kontynuować przez parę minut. I jeszcze może z czerwieniami tutaj i ten, ale tu jeszcze fajne rzeczy. Być może brakuje też, gdzieś miałem tu czerń, dobra, jeszcze na koniec, trochę takiego linearnie, jakichś kształtów z czernią, z takim mocnym akcentem kierunków. Może gdzieś tutaj, gdzieś coś pojawi, jakiś ten, może gdzieś tutaj, tu, może nie szpachlą, powinienem tu może gdzieś tam wjechać pędzlem. To też jakieś buduje... Nie tylko, może tu gdzieś się coś pojawić powinno ciemnego. Od razu się to, o, gdzieś tam pójść w górę przy tym. I w ten sposób, o, i coś tam już się tutaj dzieje, może gdzieś tutaj. To jest takie intuicyjne niby, ale no to zobaczycie sami jak przy takiego rodzaju malowaniu. Nie chcę gubić koloru jako... zbyt iść w jakieś rozważania bardzo ten, ale wolę zdecydowane, ale z wyczuciem, że jeżeli pomarańczowy, jakieś wyszukane, ale nie takie jakieś surowe, jak mówię, takie prosto stuby, że no może tu gdzieś zieleniami powinienem, może tutaj powinienem troszeczkę bardziej, dobra, jeszcze tu mam troszeczkę tej niebieskiej, może tutaj te plamki, niektóre po prostu plameczki tam gdzieś sobie podkreślę. Tutaj z tej żółtej zrezygnować, za dużo tych plamek żółtych. Przy okazji to się wykrystalizuje taki obraz złożony właśnie z takich... No dobra, na razie ten. Także chciałbym wam przy okazji każdego takiego mojego malowania, nawet abstrakcyjnego, przekazać jakąś wiedzę na temat tego, jak możemy sobie tymi barwami się posługiwać i co one nam mogą ułatwić, bądź też, no nie wiem, czy tutaj coś się poprawiło. Tu się coś fajnego zaczęło dziać, ale na tej części obrazu, ale tutaj to jeszcze kwestia dopracowań, to w ogóle nie ruszyłem dzisiaj. Zachęcam was do oglądania, a nie chcę, żeby te odcinki były zbyt długie, dlatego wolę częściej być codziennie, ale z krótkim przekazem, krótszym, a nie tak sobie tam opowiadać. Czyli każda barwa ma swoje znaczenie. Uczmy się tego, mieszać tych barw, odnajdywać je gdzieś tam w rzeczywistości i jak kładziemy je na obrazie, to kłaść świadomie, żeby w sąsiedztwie barwy ze sobą dobrze pasowały, dobrze leżały nam, żeby nam to odpowiadało. Tego się uczmy, żeby każdej barwy nie tylko zestawiać kolorystycznie, że chcę teraz położyć czerwoną obok żółtej, ale wiedzieć jaką czerwoną obok żółtej, żeby to dobrze wyglądało i miało ten przekaz, który chcemy czy w malarstwie realistycznym, czy tak jak w abstrakcyjnym, uczyć się, że nie każda barwa przy każdej będzie dobrze leżała, ale też będzie wyznaczała jak gdyby położenia naszej plamy na obrazie swoją temperaturą, ciepłotą właśnie i nasyceniem, no i jasnością. Im jaśniejsza, to może nam oddalać, im ciemniejsza będzie. Po prostu takimi rzeczami, jak gdyby posługując się, o takich rzeczach pamiętając, malować. Ja zapraszam do oglądania mojego kanału. Zapraszam też do grupy kreatywnej Kreatywni Polska, patroni Adama Radzika. I zapraszam was do kolejnych. Nie wiem, na pewnie jutro zrobię albo Q&A, albo zacznę jakiś nowy temat, żeby od podstaw na przykład jakiś pejzaż, czy może tam kwiaty, czy cokolwiek innego, ale żeby tak od początku i tak ubierać to w takie, przekazywać wam jak najwięcej treści związanej właśnie z tym, jak takie obrazy malować.
bo to jest po to taki kanał, który sobie stworzyłem parę lat temu, który ma być tym malowaniem krok po kroku. To byłem ja, pozdrawiam, to ja, Adam Razik. Dziwne, tak, sam się temu dziwię, że sobie tak mówię, tak o sobie mówię. To byłem ja, Adam Razik. Ale to byłem ja, Adam Razik. To byłem ja, Adam Razik. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!